Siemanko, z tej strony Mateusz, zaprogramuj życie.pl. W tym odcinku skupimy się na module logowania użytkownika do naszej aplikacji, a oprócz tego opowiem, jakie planuję wprowadzić zmiany związane z publikacją tej serii i kolejnych filmów na kanale. Zapraszam! Nasz poprzedni odcinek skończyliśmy sobie właśnie w tym miejscu. Testowaliśmy mechanizm walidacji danych i zrobiłem taki wstęp do szablonów Blade, żeby pokazać i żeby dać wiedzę i takie podstawy tego, na czym będziemy pracować i dlaczego w taki sposób. Mam świadomość tego, że nasz poprzedni test i jakby praca na kodzie zakończyła się tym, że zrobiliśmy tylko walidację, a nie dodaliśmy tej części związanej z zapisem tej informacji o naszym polu surname do bazy danych, ale to jest celowe, nie chcę teraz tego dodawać, bo zamysł miałem taki, że testujemy i sprawdzamy sobie mechanizmy, które już tutaj mamy gotowe i które działają w ramach tej paczki Laravel UI. Jeżeli w tej paczce i w tych mechanizmach były części związane z walidacją, czyli coś, co nie przepuszczało naszych danych, to zależało mi na tym, żeby wyjaśnić dlaczego i w jaki sposób. To będą takie bazy tego, co będziemy później wykorzystywać i używać, czyli to się powtórzy, ewentualnie zgłębimy sobie tą wiedzę, bo to były takie podstawy. Jeżeli jest formatka i nasz widok tutaj wyświetlony, to zależało mi na tym, żeby pokazać w jaki sposób, w którym miejscu szukać tego pliku i dlaczego on wygląda tak, a nie inaczej i ma taką składnię, która jest troszeczkę inna od standardowego kodu HTML-owego. I na tym najbardziej mi jakby zależało w tej części i w tej sekcji. Żeby dopełnić tą wiedzę i uzupełnić te informacje, jeżeli mieliśmy rejestrację, to chciałbym jeszcze przejść przez ten proces logowania. Jedyne, o co jeszcze bym prosił, to usuńmy tą część związaną z polem surnym, żebyśmy mieli taką bazę, która była przed tym testem i przed tymi ćwiczeniami, żeby ten kod był spójny, żeby nie było problemu. Nie ma dużo pracy z usuwaniem, bo to są zmiany w dwóch plikach. Usuwamy tą część związaną z surnym w walidatorze w naszym register controller. A oprócz tego w naszym blade PHP usuwamy ten cały row też związany z surnym. Także tutaj odświeżam stronę i mamy formularz taki, jak był przed naszymi ćwiczeniami, przed zmianami. Tak jak mówiłem, skupiamy się teraz na logowaniu, więc przechodzimy sobie do pliku związanego z loginem. I robimy rzut oka na to, co tutaj się znajduje. Będzie bardzo dużo części wspólnych do tego, co już omawiałem w kwestii rejestracji, więc to będzie takie przypomnienie, taka baza do tego, co już było. Jak widzicie, na samej górze mamy dziedziczenie layoutu i sekcję content, czyli to jest to, o czym mówiłem. Szablony Blade dostarczają nam mechanizm dziedziczenia template'ów, dzięki któremu nie musimy powielać kodu związanego z bazową częścią struktury HTML i strony internetowej, tylko możemy dynamicznie sobie zmieniać tylko tą część wydzieloną na sekcję, a jest pewna część, która jest stała i ją możemy sobie dziedziczyć do naszego template'u. Oprócz tego mamy część dyrektyw związanych na przykład z wyświetlaniem errorów, czyli tych informacji walidacyjnych. Mamy dyrektywę, której nie było w rejestracji, a mamy tutaj, czyli IFA naszego, który sprawdza, czy mamy w projekcie taki routing związany z przypomnieniem hasła. Jeżeli jest, to ten przycisk Forgot Your Password zostanie wyświetlony. Jeżeli czegoś takiego nie mamy w naszym routingu, no to nie zostanie wyświetlone. Także tak jak wspominałem, szablony Blade dają nam pewien zasób i możliwości związane z dyrektywami, których możemy używać w kodzie HTML-owym. Oprócz tego, o czym ostatnio nie wspominałem, a warto o tym wspomnieć, to w jaki sposób te dane, które tutaj mamy w kodzie, wysyłane są do naszej części backendowej. Za to odpowiada w tym przypadku taka sekcja, taki tag HTML-owy form. To oznacza, że na stronie jest formularz, który ma wysyłać dane metodą post. O tym już rozmawiałem i mówiłem, to jest jakby ta metoda z protokołu HTTP, w tym przypadku to jest post, na akcję związaną z rootem login. Czyli jest trasowanie i idzie informacja z tymi danymi do loginu, do naszego web PHP, tam do tego pliku i tam jest to przekierowywane do odpowiedniego kontrolera. Zerkamy sobie w nasz routing, żeby dowiedzieć się, w
który kontroler odpowiada za ten login. Można się domyślić, że to będzie login kontroler, ale żeby sobie pewne praktyki już robić w tym momencie, to ćwiczmy takie rzeczy, te polecenia i te komendy. To ułatwi później pracę i pewne rzeczy wejdą w taki nawyk. PHP artisan route list. Czekamy, aż się wygeneruje. Wygenerowało się. Ja to zrobię troszeczkę inaczej. Przesunę to, żeby to było bardziej czytelne dla Was i jeszcze raz to wywołam. Dobra. I teraz tak. Interesuje nas login pod typem post. Post, login. Wiemy już, że mamy szukać w login controller w akcji login. Wchodzimy do login controller. I co my tutaj widzimy? Widzimy bardzo podobną strukturę, która była poprzednio. Ja to sobie zminimalizuję, bo to nie będzie już potrzebne i przesunę sobie w ten sposób. Mamy jakąś zmienną redirect tu, która kieruje, jeżeli tu sobie wejdziemy na zakładkę home, to możemy sobie nawet od razu zobaczyć, dlaczego home. Ja mam tutaj takiego użytkownika, którego zakładałem jakiś czas temu, zaloguję się na niego. Po zalogowaniu jestem przekierowany na zakładkę Home. Także jeżeli przejdzie to logowanie i ten system autoryzacyjny i tak dalej, to jesteśmy przekierowani na tą zakładeczkę tutaj. Oprócz tego mamy coś takiego jak konstruktor. I w tym konstruktorze mamy coś, o czym jeszcze nie wspominałem. Middleware to jest taka część kodu, która wykonywana jest w momencie przed tym, jak kontroler zaczyna robić obsługę naszego żądania, naszego requesta, czyli zanim zaczyna być procesowana ta logika biznesowa w aplikacji. Najłatwiejszym tego przykładem i chyba takim najszybszym do zrozumienia jest na przykład sprawdzanie uprawnień użytkownika. Czyli nawet może to być w takim zakresie, czy użytkownik jest zalogowany, czy nie, co na przykład my tutaj mamy właśnie na ekranie. I ten zalogowany użytkownik chce dodać jakieś informacje, jakieś dane do aplikacji. No i pierwsze co, wypełnia sobie taki formularz i wysyła go do naszego serwera. Ten serwer przechwytuje ten request i sprawdzane są informacje, dane, czy on jest uprawniony do tego, żeby dodać te informacje do bazy danych i żeby aplikacja mogła obsłużyć ten request. Mamy middleware guest, który sprawdza, czy request, który przyszedł, jest wykonywany z poziomu użytkownika zalogowanego czy z gościa, czyli użytkownika, który nie ma konta, który nie jest zalogowany w systemie. I teraz tak, ten guest, ta nazwa tego middleware'a, ona jest zdefiniowana w takim pliku kernel. W tej klasie, w tym kernelu jest wiele takich middleware'ów, które są właśnie podefiniowane i wykorzystywane na różne potrzeby w różnych momentach i one się dzieją nawet bez naszej jakby takiej wiedzy, takiej świadomej. Kiedy request przychodzi do naszego serwera, wykonują się takie podstawowe middleware'y, które działają. Czyli one obrabiają zakres danych, który przychodzi właśnie w tych requestach i zwracają już ten request tak odpowiednio zmodyfikowany, tak żeby ta część Laravelowa mogła sobie z tym poradzić. Na przykład zamiana pustych stringów, które przychodzą na wartości nulowe. I takich jest tutaj, jak widać, kilka. Oprócz tego mamy podział na takie middleware, które wykonują się tylko dla części web albo dla API. Jak zauważyliście, my definiując nasze routy, działamy w pliku web.php. Oprócz tego jest jeszcze taki plik api.php i on jest związany z tworzeniem takich endpointów i tego routingu, które są obsługiwane i są jakby potrzebne do tego, aby działało API. Czyli jeżeli mamy na przykład jakąś aplikację mobilną albo jakąś aplikację na front-endzie w tej sekcji www w przeglądarce, ale która bazuje na przykład na jakiejś technologii React albo Angular, to wtedy musi być taka część związana z API. Czyli są generowane requesty, one idą do API i tam są przetwarzane. Możecie zapytać, skąd jest ten podział i dlaczego jest takie rozróżnienie. Ta część web bardzo bazuje na sesyjności i tam są takie mechanizmy, które właśnie na przykład, jak tutaj możemy sobie zauważyć,
startują sesję użytkownika i mają takie mechanizmy związane z zapisem odpowiednich ciasteczek w przeglądarce i tak dalej. W API tego nie ma. API bazuje troszeczkę inaczej i na innych zasadach. Tam, żeby zautoryzować użytkownika i w jakiś sposób mieć informację o tym, że on jest uprawniony i zautoryzowany do tego, żeby wykonywać jakieś czynności, zapisuje się specjalny token, który potem jest jakby interpretowany i sprawdzany po stronie serwera. Ale API nie chciałbym się teraz zajmować. Skupmy się na tej części web i na tym, co teraz jakby realizujemy. A do API wrócimy po tej serii i z troszeczkę innym projektem i w innej formie. Także taka jest różnica, stąd też są te dwa pliki web i API, które tutaj możemy sobie zobaczyć. Zaraz Wam pokażę, żeby od razu wszystko było jasne, o co chodzi. W rucie mamy API i mamy web. My dodajemy wszystko do tej części web i tutaj na razie na tym się skupiamy. Oprócz tego widzimy tą część związaną z takimi middleware'ami, czyli tymi częściami, klasami i częściami kodu, które wykonują się, przypominam, przed tym jak zacznie się wykonywać logika biznesowa i obsłużenie już takie requesta. I tutaj widzimy na przykład tego naszego tego guesta, czyli tego gościa. I za to odpowiada taki specjalny plik, który taka klasa, która została utworzona, to jest redirect if authenticated. Pomówmy chwilę o tej klasie, żebyście wiedzieli, o co tutaj chodzi. Po pierwsze, gdzie ona się znajduje? Zobaczmy sobie na naszą strukturę i ona jest w takiej części związanej z oczywiście naszym HTTP. Mamy app, HTTP i tu jest taka część middleware, czyli tam są wszystkie te klasy, o których wspominałem, które możemy wykorzystywać do tego i które są zresztą wykorzystane w tym i służą do tego, żeby działać na już requestach i odpowiednio je przetwarzać. Możemy dodawać tutaj oczywiście swoje middleware i takie coś też kiedyś tam będziemy realizować i robić, żeby pokazać, jak to działa i w jaki sposób. I potem, jeżeli taki middleware zostanie dodany, jego trzeba uzupełnić o tutaj tą część kernelową i odpowiednią sekcję, czy ma się wykonywać zawsze, czy ma się wykonywać tylko dla części web, czy to jest taki root middleware, który jest wykonywany właśnie tak jakby na żądanie, czy tak świadomie, bo te wykonują się automatycznie, ich nie trzeba nigdzie później wywoływać, to wystarczy, że one będą tutaj, a to są takie rooty, które trzeba ręcznie i świadomie wywołać z poziomu kodu, dlatego ten guest właśnie tam jest w tym kontrolerze. I teraz tak, przejdźmy jeszcze raz z powrotem i zadaniem jakby tego w dużym uproszczeniu jest sprawdzenie, czy użytkownik, który wykonuje konkretną akcję, znajdującą się w kontrolerze, powinien zostać przeniesiony na jakąś zakładkę, na stronę dokładnie home, bo mamy tutaj wywołanie oczywiście naszego home, czyli tej strony, czy powinien zostać ten request procesowany dalej. I zobaczcie, to może się wydawać skomplikowane i trudne. Jest tutaj jeszcze część związana z guards i jakby iterowaniem po nich, ale to jest teraz nieistotne, nie przejmujmy się tym, jakby zajmijmy się tym, co jest clue tego miejsca i tej klasy. Czyli jeszcze raz, sprawdzenie, czy użytkownik, który wykonuje daną akcję, jest zalogowany. Jeżeli jest zalogowany, to przenosi go, bo wejdzie nam w tego ifa i zrobi redirect, przeniesienie na tą stronę home. A jeżeli nie, to wykona się akcję. Mamy tutaj jeszcze taką część except logout. To oznacza, że ten middleware ma zadziałać dla każdej jakby funkcji wywołanej przez routing z wyjątkiem akcji logout. I zobaczcie, wrócimy sobie do tego naszego routingu, który jest tutaj wyświetlony i jak widzicie mamy login controller, akcję logout, czyli przy tej akcji ten middleware nie zadziała. Mamy login controller, akcję login, login controller, akcję show login form. Czyli dla tych dwóch części, które tutaj są określone, ten middleware zadziała i jeżeli użytkownik będzie zalogowany, czyli będziemy w takim stanie jak teraz tutaj w naszej aplikacji, to zostaniemy przeniesieni do tej części home, do tej sekcji. A jeżeli wywołamy akcję logout, która kryje się pod tym przyciskiem, middleware nie zadziała i nie będzie sprawdzane to, czy jesteśmy zalogowani, tylko wpuści nas i pozwoli nam wykonać te akcje. Na przykładzie będzie to łatwiej zaprezentować, więc zobaczcie. Normalnie jak jesteśmy zalogowani, to mamy pod tą częścią login wyświetlenie tego formularza do logowania. Klikam
ale on się nie załadował. Pokazał nam się część home, czyli ten dashboard z informacją, że jesteśmy zalogowani i jesteśmy w systemie. Jeżeli bym chciał zrobić to na, wyloguję się na chwilkę, na tym użytkowniku niezalogowanym, wchodzę i mam formularz. Widzicie, jaka jest różnica. Jeżeli jestem zalogowany, to ten middleware sprawia, że sprawdzany jest, czy użytkownik jest zalogowany, czy nie. Jeżeli jest zalogowany, to jest redirect realizowany na tą stronę home. A jeżeli nie jest zalogowany, to jest procesowany ten request. W tym wypadku jest to show form, bo wyświetlamy sobie formularz logowania i on nam się tutaj wtedy prezentuje. To ma na celu uniknięcie takiej sytuacji, że i to jest takie zabezpieczenie, żeby będąc na przykład zalogowanym użytkownikiem, żeby nie dało się wejść do panelu i do w zasadzie formularza logowania jeszcze raz, no bo to jest niepoprawne działanie systemu. I to jest właśnie takie zabezpieczenie. Ten except, który tutaj się znajduje, dopuszczamy, żeby zalogowany użytkownik mógł wykonać tą część z wylogowaniem, bo teraz zobaczcie, przed chwilą się wylogowałem z aplikacji, widać było, że to działało, ale jeżeli to usunę, to zobaczcie, co się stanie. Nic. W zasadzie jest jakby, nie ma tego przekierowania, nie wylogowało mi użytkownika. To przez to, że jest sprawdzane, że użytkownik został zalogowany, jest zalogowany, ale nie ma tego except, czyli wszystko, co trafia do tego kontrolera, jeżeli użytkownik jest zalogowany, jest redirect robiony na tą część i dashboardu z tym home. Także nie jesteśmy w stanie wylogować wtedy użytkownika. Jeżeli ten except tutaj się pojawi, to wszystkie endpointy, które i cały ruch, który będzie trafiał do tej części, będzie sprawdzany i ewentualnie będzie robiony redirect z wyjątkiem logout. Logout jest niesprawdzany, przywróciłem go, zapisuję, pach, logout, jesteśmy wylogowani. Czyli tak działa middleware. Jest on wywoływany z poziomu kontrolera lub z poziomu routingu w web PHP. O tym będziemy kiedyś mówić, już teraz nie chcę tego dodatkowo utrudniać i komplikować. Ale przez to, że to jest w konstruktorze, to wykona się jako pierwsze właśnie w tym kontrolerze i jako pierwsze jest właśnie to sprawdzane, czy użytkownik coś powinien zrobić, czy nie powinien. Czy powinien gdzieś mieć dostęp, czy nie, do jakiejś funkcji w kontrolerze, czy też nie powinien. Kończąc już ten temat tych middleware'ów, jeszcze tylko uzupełnię, że to, co tutaj wpisujemy w tych parametrach, to jest nazwa middleware'a, która jest zdefiniowana w kernelu, to co widzieliśmy, i logout to jest nazwa funkcji, która znajduje się w kontrolerze. Czyli jeżeli tutaj sobie wejdziemy, tutaj znajdziemy tą funkcję logout i do niej, i to jakby jej nazwa jest wpisywana jako parametr w tym miejscu. Pójdźmy sobie teraz krok dalej i wejdźmy do tego traita, tak jak to zrobiliśmy w rejestracji i przeanalizujmy to, co tam się dzieje już tak na szybko. Mamy show login form, czyli to samo analogicznie tak jak poprzednio, wyświetlenie naszego formularza logowania, który jest tutaj. Tutaj mamy akcję logowania, czyli to, co się dzieje, jak wyślemy nasze dane logowania przez ten formularz, który znajduje się tutaj. Tutaj widzimy kwestie związane już z obsługą tego logowania i bardzo podobny mechanizm. Sprawdzamy, czy dane, które są wpisane, są poprawne, czyli ten nasz mechanizm walidacji. Potem jest taki mechanizm, który umożliwia weryfikowanie, czy wpisane dane nie zostały, czy jakby formularz z danymi nie został wysłany zbyt często i zbyt dużo razy. To jest taki dodatkowy mechanizm właśnie, który może gdzieś tam przyblokować konto. To są takie dodatkowe opcje. To, co jest ważne, dzieje się tutaj, czyli próba attempt login, próba zalogowania użytkownika. I mamy tutaj wywołanie funkcji guard z tej klasy auth, o której mówiłem wcześniej. Czyli jest taka klasa auth, dzięki której możliwe jest logowanie i przetrzymywanie danych użytkownika w sesji. Sesja to jest takie miejsce, które w zależności od tego, jak to skonfigurujemy, przetrzymuje właśnie takie najpotrzebniejsze informacje, najpotrzebniejsze dane, do których możemy sobie sięgać w czasie działania naszej aplikacji. Czyli jeżeli dodajemy jakiś rekord, na przykład do bazy danych,
no to i chcemy, żeby on był powiązany z jakimś konkretnym użytkownikiem, no to musimy w jakiś sposób wyciągnąć ID tego użytkownika, wpisać do tej bazy razem z tymi danymi. I w tym przypadku na przykład taki auth guard, z którego wyciągniemy sobie ID użytkownika, się przyda. Co tutaj jeszcze mamy? Cofnę się tutaj do góry, bo przeskoczyłem. O, mamy tą próbę logowania i ta funkcja attempt, możemy sobie do niej przejść, wejdziemy sobie głębiej i możemy sobie zobaczyć, co tutaj się dzieje. Jest pobierany użytkownik na podstawie credentials, to są te dane, które przyszły właśnie z formularza, czyli ten nasz e-mail i to hasło. Pobierany jest użytkownik z bazy danych na tej podstawie. Jeżeli te dane są poprawne i ten użytkownik został jakby pobrany i wyciągnięty, to następuje proces logowania. Tym procesem logowania jest oczywiście dodanie tego użytkownika do tej sesji. A jeżeli nie został zautoryzowany, te dane były niepoprawne, to zwracany jest komunikat i w zasadzie boolean false, oznaczający, że próba się nie udała. Jeżeli ta próba się nie udała, to już patrzymy, co się dzieje. Jeżeli się nie udała, to jest podnoszony ten licznik nieudanych prób logowania i zwracany komunikat bazujący na plikach translacyjnych, możemy sobie go odszukać. Jeżeli jest wywołanie funkcji trans, pierwszym miejscem to jest plik, w którym ten trans się znajduje, a drugim to jest klucz i możemy sobie to odszukać. Mamy nasz plik auth w sekcji resources lang n auth i jest w ramach tego failed i jest komunikat this credentials do not match our records. Także jeżeli tak wpiszemy sobie dane, test 1, takiego użytkownika nie ma. I widzicie, ten komunikat się pojawił, czyli nie został pobrany użytkownik z bazy, więc ta próba logowania jest nieudana i wyświetlił się ten komunikat, ten licznik, jeżeli byśmy korzystali z tego mechanizmu, ten licznik z nieudanymi próbami logowania również jest podbijany. Ten licznik bazuje też na cache'u, czyli takiej warstwie pamięci, która jest przechowywana też na przykład w formie plików w naszej aplikacji. A co jeżeli te dane logowania są poprawne i ta próba logowania się uda? No wejdziemy tutaj w to miejsce i jest wykonywany send login response, czyli jest tworzona sesja, jest tworzony odpowiedni klucz, jest czyszczona to miejsce, gdzie są przechowywane te nieudane próby logowania, żeby ten licznik wyzerować, żeby nie było takiej sytuacji, że trzy próby nieudane, to się odłoży w tym liczniku, w tej pamięci tymczasowej jakiejś w ramach aplikacji. Uda się próba logowania, wylogujemy się, no to ten licznik musi być wyzerowany. On nie może być cały czas w tym stanie trzech prób nieudanych, bo mogłoby być przyblokowane konto następnym razem już po na przykład jednym albo po dwóch razach, a tak nie powinno być, nie? Jest wywołanie funkcji authenticated, która jest tutaj i ona jest pusta. Domyślam się i podejrzewam, że można ją właśnie wyciągnąć sobie w to miejsce, tutaj z niej skorzystać i stworzyć taką własną logikę, która będzie miał taką formę inną niż przewidywali tutaj twórcy. A jeżeli z tego nie skorzystamy, czyli jest puste, czyli w to miejsce sobie nie wejdzie, jest podobny mechanizm, który był poprzednio, czyli jeżeli przyszedł request, który oczekuje odpowiedzi z JSON-em, to tworzona jest odpowiedź JSON response, a jeżeli nie ma takiej informacji, że ten JSON ma być, to jest robiony redirect, czyli przekierowanie dokładnie na ten home zdeklarowany w tym miejscu, nie? Czyli jeżeli sobie zrobimy test, tak jak u mnie, test, enter, jesteśmy przekierowani na home, czyli to jest jakby ta logika i to działanie. I w ten sposób działa ten mechanizm logowania użytkownika. Czyli tak szybko podsumowując, wpisujemy sobie dane do formularza, te dane wysyłane są na nasz routing pod typem HTTP POST, odbierane to jest, sprawdzane jest, czy użytkownik jest zalogowany, czy nie. Jeżeli użytkownik jest już zalogowany i próbuje się dostać do tego formularza, czy próbuje wysłać taki request, to jest robiony redirect na tą stronę home przez nasz middleware, a jeżeli nie jest zalogowany, czyli jest jakby wszystko robione tak jak powinno z formularzem logowania i bez żadnych prób obejścia tego, to jest sprawdzenie, czy dane są poprawne, jest przekierowanie
na naszą stronę home. Także tak wygląda ten proces logowania. Troszeczkę nauki jest już za nami i myślę, że to jest dobry moment, żeby sobie podsumować wszystko, o czym do tej pory mówiłem, na jakim etapie jesteśmy, w jaką stronę zmierzamy. Bo tak jak wspominałem na samym początku, ten miesiąc publikowania filmów i kontaktu z Wami, z widzami i z moją ekipą na kanale Discord Zaprogramuj Życie dało mi taki feedback i takie informacje, czego ludzie oczekują, czego potrzebują i ja obserwując różne pytania, które się na przykład powtarzają, też mam pewne wnioski i chciałbym zacząć to wdrażać jakby w życie i przenosić na nasze filmy. Cykl naszych kilku filmów, które do tej pory pojawiły się, dotyczył zestawienia jakby aplikacji na frameworku Laravel. Zestawiliśmy sobie środowisko od totalnych podstaw. Pokazałem, jak postawić pierwszy taki projekt w Laravelu, jak wciągnąć do niego bibliotekę związaną z logowaniem i rejestracją użytkownika, jak połączyć to z bazą danych, czym są szablony Blade, jak działają kontrolery, jak działa routing, takie typowe, podstawowe rzeczy, które trzeba wiedzieć, żeby realizować te aplikacje i żeby kontynuować pracę nad nią. Żebyście nie myśleli, że robię takie podsumowanie, bo kończę serię, wręcz przeciwnie, nabiera to zupełnie innego kształtu i więcej zaangażowania będzie też troszeczkę z mojej strony, ponieważ zauważyłem, że realizowanie takich długich filmów 30-40 minutowych raczej się nie sprawdza. To troszeczkę odstrasza ludzi i czytelników i widzów, przez co nie dociera to do takiej części osób i do takiej ilości, które chciałbym, żeby o takiej serii chociażby wiedziały. Dlatego postanowiłem, że postaram się podzielić materiały tak, żeby publikować dwa razy w tygodniu. Zastanowię się jeszcze, które to dni tygodnia będą. Planowałem, że będzie na początku miesiąca, że będę publikował tylko w piątki, ale widzę, że tego materiału jest o tyle dużo, że zmieszczenie się w jednym filmie, który rozpocznie jakiś temat, a potem będzie trzeba czekać tydzień czasu na kolejny odcinek, to może być niefajne. Wolałbym to zrobić tak, że jeden odcinek w tygodniu będzie częścią taką teoretyczną, kiedy ja będę rozmawiał, będę mówił, dlaczego tak, z jakiego pliku korzystamy, w jakim miejscu jesteśmy, co trzeba zrobić i tak dalej. A żeby jeden odcinek był taki praktyczny, czyli tworzyć kod, pisać, tworzyć aplikację i tak dalej, rozwijać ją. Także taki jest mój pomysł na to. I mam nadzieję, że to mi się uda zrobić. Po prostu treść, która do tej pory była tworzona, będzie tak troszeczkę bardziej uporządkowana pod kwestie teoretyczne i praktyczne. I będzie to się działo, mam nadzieję, w ramach jednego tygodnia, w ciągu dwóch filmów w tygodniu, na przykład po 20 minut. To też pozwoli Wam troszeczkę przygotować się na to, co będzie powiedzmy w weekend, bo nie ukrywam, że w weekend chciałbym publikować te filmy z częścią praktyczną, a w ciągu tygodnia teoretyczną. Jeżeli będzie kilka dni przerwy między odcinkami właśnie w tygodniu, pozwoli to Wam dać taki czas na to, żeby sobie przetworzyć, poczytać, przemyśleć parę rzeczy i tak dalej. I potem z jakąś taką bazową wiedzą już wskoczyć w zadania, które ja będę realizował. Mam nadzieję, że Wy razem ze mną podczas filmu weekendowego. Także to jest pierwsza zmiana, która dzieje się i którą chciałbym wdrożyć. Druga zmiana jest taka, że robimy pauzę z Laravelem na 2-3 tygodnie i już mówię dlaczego. To nie jest tak, że ja chcę nagle skończyć tę serię. Ta seria będzie kontynuowana i ona będzie miała więcej odcinków niż ja nawet pierwotnie zakładałem, bo widzę, że jest sporo osób, które chcą się nauczyć, więc ja będę starał się wszystko tłumaczyć bardzo dokładnie. Może czasami do takiego stopnia, że niektórzy będą przesuwać te filmy, bo będą już część rzeczy wiedziały, ale mi zależy na tym, żeby wszyscy z tego skorzystali i jakąś wiedzę z tego wyciągnęli. A dlaczego robimy pauzę? Ponieważ chciałbym przeskoczyć troszeczkę do tematu Gita i zastanawialiśmy się razem z Krzysiem, czyli z osobą, która też tutaj pomaga mi w blogu i w tych tematach ogólnie z Zaprogramuj Życie. Zastanawialiśmy się, w jakiej formie to powinniśmy zrealizować. Jeżeli ja bym zrobił część związaną z Gitem w ramach tego projektu, to ta treść nie dotarłaby do wielu osób, które nie są zainteresowane projektem Laravela,
ale są zainteresowane Gitem. I to, że ja to robię pod kątem tego projektu i już pod kątem Laravela, mogłoby te osoby odstraszyć. Zresztą takie wnioski też mam z grupy, którą prowadzę na Discordzie, że bardzo dużo osób czeka na to, żeby opublikować treści właśnie związane stricte z Gitem, bo chcieliby wiele rzeczy zrozumieć, wiele rzeczy odświeżyć, zobaczyć, jak ja to realizuję. Dlatego mam w planach zrobić przerwę tutaj z Laravelem tak na, tak jak już mówiłem, 3 tygodnie. Chciałbym zrobić takie 3-4 odcinki związane z właśnie z tym Gitem i mam tam kilka pomysłów, które wydaje mi się, że mogą być bardzo przydatne. Druga sprawa jest taka, że kod tej aplikacji, tego sklepu będę umieszczał na repozytorium w ramach open source, czyli to będzie kod, który będziecie sobie mogli pobrać, będziecie mogli mieć swoją wersję i moją wersję. I po każdym filmie, jeżeli coś wam nie będzie wychodzić, będziecie mogli sobie patrzeć w kod, który ja wam udostępniłem, który możecie sobie pobrać, który jest aktualny i działający. I żeby to zrobić, to ja też was chcę przygotować do tego, żebyście wiedzieli, jak z tym Gitem pracować. Moim jakby zadaniem i moim pomysłem na tę serię jest pokazywanie wam świata developmentu od różnej strony. W praktyce i w zawodzie nie wygląda to tak, że się siada, interesuje nas tylko kod w danej technologii i to jest tyle. W ramach tego developmentu i pracy programisty ma się styczność z tyloma narzędziami i z tyloma różnymi opcjami technologicznymi, że trzeba o nich wiedzieć i mieć świadomość, że takie rzeczy istnieją i jak z nich korzystać. Pamiętajcie o subskrypcjach, o łapeczkach w górę. Jeżeli mogę was o to prosić, dla was to jest jedno kliknięcie, a ja naprawdę dostaję dzięki temu feedback, który mówi mi, czy idę w dobrą stronę, czy te treści są interesujące i dla jakiej ilości osób. Zostawiajcie komentarze, nawet jeżeli ma być to komentarz fajnie, niefajnie, jeżeli jest coś niefajnie i wam się coś nie podoba, dajcie znać w komentarzu. Konstruktywna krytyka jest zawsze jak najbardziej mile widziana, zawsze chętnie podyskutuję o tym, jak coś powinno wyglądać z waszego punktu widzenia i może to mieć też wpływ na projekt, i który będę realizował właśnie i w ramach tego sklepu. Także jeżeli was mogę prosić, pamiętajcie o tej subskrypcji, o łapeczce, żebyście wiedzieli, kiedy nowe filmiki są na kanale. Zajrzyjcie do naszego, na nasz social media, na Facebooku, na LinkedInie, tam jesteśmy, na Instagramie, także tam jesteśmy, możecie nas obserwować, też tam postuję informacje o nowych rzeczach, które trafiają na naszego bloga zaprogramujżycie.pl, także jesteście wtedy na bieżąco ze wszystkim. A pamiętajcie, że jeżeli macie jakiekolwiek pytania albo jakiekolwiek problemy, zajrzyjcie na naszego Discorda, Zaprogramuj Życie, link będzie w opisie tego filmu. Nieważne, czy jesteście początkującymi, czy zaawansowanymi, mamy już prawie 350, może około 400 osób, które są na tym serwerze, dzielą się wiedzą, realizują te serie, zadają pytania, ja odpowiadam, ludzie sobie pomagają nawzajem, wspierają się, naprawdę udało się zbudować fajną ekipę, która ma ochotę pomagać, albo czasami jeżeli tej pomocy potrzebuje, to ja też jej udzielę. Także zaglądajcie na naszego Discorda i widzimy się niebawem, najprawdopodobniej w piątek. Cześć!